Zadanie: Dana jest funkcja f od x równa się 5x plus b1 przechodząca przez punkt 5,1 oraz funkcja g od x równa się ax plus b2 równoległa do f od x przechodząca przez punkt 2,10. Wyznacz literki a, b1, b2. W naszym zadaniu należy wyznaczyć współczynnik b1 z pierwszego równania. B2 z drugiego równania oraz współczynnik kierunkowy A z drugiego równania. Mając wzór F od X oraz punkt 51, gdzie 5 jest współrzędną xową, 1 jest współrzędną y możemy do tego oto wzoru wstawić w miejsce y1, a naszym y jest F od X, czyli tutaj wstawiam jedynkę. 5 przepisuję, a zamiast x właśnie wstawimy piątkę i plus b1. Należy tutaj wymnożyć 5 razy 5 plus b1. I oczywiście z tego równania b1 to jest 1 minus 25, czyli b1 to jest minus 24. Zatem mamy już wyznaczony pierwszy wzór funkcji f od x równa się 5x minus 24. Kolejnym krokiem będzie wyznaczenie wzoru funkcji G od X, równa się AX plus b2, czyli bardzo szybko obliczymy kolejne dwa współczynniki, wiedząc, że nasza funkcja G od X i F od X są względem siebie równoległe, jaka jest cecha funkcji równoległych? Otóż funkcje równoległe G od X i F od X muszą mieć identyczne współczynniki kierunkowe czyli te liczby stojące przy x muszą być identyczne zatem funkcja g od x musi tutaj posiadać piątkę w celu wyznaczenia współczynnika b korzystamy z punktu 2, 10 zauważasz tutaj 2 jest współrzędną xową, 10 jest współrzędną y -ową. tutaj w miejsce g od x to jest właśnie nasz y, wstawiamy dziesiątkę 5 przepisujemy, a zamiast X wstawimy 2, plus B2 jest do przepisania. Dziesiątkę przepisujemy, tutaj wymnażamy i B2 przepisujemy. Widzimy, że dziesiątki, gdy przeniesiemy na jedną stronę, redukują się, czyli w efekcie otrzymujemy, że B2 równa się 0. Mając wzór g od x równa się 5x plus b, w miejsce literki b2 wstawimy 0, czyli nasz wzór g od x jest równy po prostu 5x. Możemy dać na końcu odpowiedź. Współczynniki wynoszą odpowiednio. a równa się 5, b1 równa się minus 24 i b2 równa się 0.